Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 30. odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki i Janek Linke z kancelarii Linke Kulicki. Dzisiaj naszym gościem jest Karol Gajewicz. Cześć Karol. Cześć, witam wszystkich. Karol jest Head of Venture Studio w Żabka Future. Mam nadzieję, że zaraz nam opowiesz o tej swojej roli i o tym, co robicie w Żabce. Natomiast zawsze zadajemy takie pytanie rozruchowe naszym gościom. No jak wyglądała twoja droga do roli, którą teraz pełnisz? Przede wszystkim mój ówczesny szef Michał Opacki, którego teraz serdecznie pozdrawiam, poszukiwał osoby łączącej kompetencje i doświadczenie w finansach, w zarządzaniu projektami, ze znajomością rynku retail. No i tak się składa, że ja mam takie doświadczenie, które zdobyłem w moim poprzednich miejscach zatrudnienia w banku inwestycyjnym, w jednym z największych na świecie producentów, czyli Kraft Heinz, oraz w konsultingu. To płynnie przejdźmy do twojej roli w Żabce. Jakbyś mógł tak w paru zdaniach powiedzieć, czym się zajmujesz? Jasne. Ja prowadzę Venture Studio. Venture Studio to jest specjalna platforma, której zadaniem jest poszukiwanie innowacji i rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania, bieżące wyzwania naszego biznesu, ale też poszukujemy nowych elementów, nowych puzli do tej naszej układanki, którą w grupie Żabka nazywamy ekosystemem convenience. To powiedziałeś, czym jest Venture Studio mniej więcej, tak jakbyś mógł teraz powiedzieć, co to jest Żabka Future. Tak, to może jeszcze zrobię krok wstecz i powiem, co to jest grupa Żabka, bo może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, bo w powszechnej świadomości w naszym społeczeństwie bardzo dobrze znana jest Żabka, czyli nasz sklep na rogu, sklep taki convenience, grocery convenience, których mamy w Polsce już ponad 9 tysięcy, ale grupa Żabka to nie tylko te sklepy, to również największa w Europie sieć sklepów autonomicznych, czyli sklepów bezobsługowych. To również największy w Polsce catering dietetyczny Matchfit, to też Q-commerce Już, czyli dostawy w 15 minut, e-commerce Delio oraz marketplace dla cateringów dietetycznych Dietly. I teraz, tak jak powiedziałem, te wszystkie elementy, te wszystkie rozwiązania, one tworzą ekosystem convenience. Naszym celem jako grupy Żabka jest ułatwianie życia naszym klientom. Mówimy wprost, że chcemy oddawać im ich wolny czas i robimy to poprzez, albo inaczej, możemy to robić dzięki transformacji, która dokonała się w naszej grupie i jej początek możemy datować na 2016 rok, kiedy wyodrębniliśmy sobie trzy takie obszary, czyli rozwój formatu convenience, czyli tego naszego korowego biznesu, transformacja cyfrowa i tutaj jest ten obszar właśnie, za który odpowiada Żabka Future, o której jest teraz trochę więcej i trzeci to integracja odpowiedzialności. Dla lepszego zrozumienia możemy powiedzieć, że jest to cała strategia, całe podejście do tematu ESG. Czyli teraz cofamy się. Żabka Future to jest ten obszar, który odpowiada w grupie Żabka za naszą transformację cyfrową, co w praktyce oznacza, że jest to obszar, w którym tworzymy narzędzia technologiczne i dodatkowo też w przypadku mojego zespołu poszukujemy ich na rynku. To cofnijmy się o krok od tego, co powiedziałeś na samym końcu. Jak w ogóle w Żabce rozumiecie innowacje? Bo to jest słowo, które jest rozumiane w różny sposób przez różnych ludzi. Chciałbym poznać twoje spojrzenie na to. Ja myślę, że tutaj taka powszechna definicja innowacji jak najbardziej ma zastosowanie w naszym przypadku, czyli innowacja jest to wdrożenie nowego rozwiązania lub usprawnienie jakiegoś produktu czy procesu. I tutaj od razu zaznaczę, że jako Venture Studio my nie mamy monopolu na innowacje. W całej naszej organizacji, w poszczególnych departamentach znajdziemy menadżerów, specjalistów, którzy odpowiadają za rozwój innowacji w danym obszarze. Tak? Czyli jeśli mówimy na przykład o dziale packagingu, to znajdziemy tam też również Innovation Packaging Managera, tak? Czyli osobę dedykowaną poszukiwaniu nowych rozwiązań w tym obszarze. Myślę, że to, co wyróżnia Venture Studio, to jest to, że my działamy w modelu Open Innovation, czyli my poszukujemy innowacji na rynku
i tworzymy je razem z partnerami, najczęściej właśnie ze startupami. No właśnie. I teraz chciałem spytać, jak wygląda taki proces wdrażania tej dostarczanej innowacji przez startup? Czego oczekujecie od startupu w tym zakresie? Przede wszystkim oczekujemy jakiegoś innowacyjnego rozwiązania, produktu lub usługi, czegoś, co sprawi, że albo poprawimy nasz codzienny biznes, albo będziemy mogli rozwijać się w nowych obszarach. Więc myślę, że to jest taki punkt wyjścia, że musimy najpierw znaleźć ten mecz. A mógłbyś podać jakiś przykład, tak żebyśmy my i nasi słuchacze mogli to lepiej sobie zobrazować? Bo na pewno jest coś, co wdrożyliście albo przejęliście jakąś firmę i wdrożyliście do swojej organizacji. Może niekoniecznie wszyscy dają sobie sprawę, że stoi za tym Żabka, tak na przykład jak za Matchfitem. Tak? To była dosyć głośna transakcja M&A-owa, ale myślę, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Tak, tak. To jest dobry przykład, bo tutaj nie jest to intuicyjnie biznes, może złe określenie pasujący, ale zbieżny z naszymi sklepami convenience. I jednak tak, jeśli spojrzymy na ten ekosystem, który budujemy, no to on jak najbardziej bardziej pasuje. Ja bym powiedział, myślę, że to jest warte, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy bardzo agnostyczni, jeśli chodzi o rozwiązania, to znaczy, że nie upieramy się na konkretne technologie, ale też nie upieramy się na konkretne obszary. I myślę, że tutaj dobrym przykładem jest nasz najnowszy program akceleracyjny, który wystartował na początku tego miesiąca, Żabka Future Lab, w którym poszukujemy rozwiązań z obszarów logistycznych, czyli usprawniających logistykę, z obszarów usprawniających cały proces HR, od rekrutacji poprzez wsparcie klienta w jego drodze w organizacji, ale też poszukujemy rozwiązań, które usprawnią naszą analitykę, dodadzą nam nowych rozwiązań i usług dla klienta, czyli tych, które usprawnią jego doświadczenie w sklepie. Więc no to pokazuje, że ponieważ jesteśmy bardzo dużą grupą, też mamy wiele potrzeb i te rozwiązania są bardzo różnorodne. Bardzo zainteresowało mnie to, co powiedziałeś o tych menadżerach do spraw innowacji, bo zazwyczaj, nie wiem, jak mamy nawet w większych firmach, korporacjach, jest po prostu jedna osoba, dyrektor do spraw innowacji, no i on coś tam robi, ma jakiś zespół, tak? To różnie wygląda w różnych firmach. Ty powiedziałeś, że jest to bardziej zdecentralizowane. Jakbyś mógł troszkę więcej też o tym opowiedzieć, o tyle, oczywiście na tyle, na ile możesz, bo myślę, że to jest, że to może być cenny modus operandi dla innych. Mnie na przykład to ciekawi z tego punktu widzenia, jak robicie, żeby nie duplikować swojej wzajemnej roboty, tak? Musicie w jakiś sposób To jest wyzwanie i rzeczywiście czasem mierzymy się z sytuacjami, kiedy przeprowadzamy nawet w tym samym czasie trzy piloty tego samego rozwiązania. I oczywiście to jest nie do uniknięcia, ale wprowadzamy, wdrażamy procesy, integrujemy te poszczególne kompetencje innowacyjne z różnych obszarów, tak by takich sytuacji było jak najmniej i byśmy współpracowali jak najwięcej. Dlaczego innowacje są tak rozproszone po naszej organizacji? Ponieważ my ogólnie jesteśmy innowacyjną organizacją i potrzebujemy takich kompetencji w różnych departamentach. Wychodzimy z założenia, że jedna osoba zajmująca się innowacją nie ma prawa znać się na wszystkich obszarach. Tak? Trudno, żeby ktoś się znał na innowacji w logistyce, w packagingu, w marketingu i sprzedaży. Stąd ważne jest, żeby te obszary były wspierane przez ekspertów z kompetencjami z tego obszaru. Tak? Więc to o tym. Plus no też powiedziałem, nasza działalność jest tak zróżnicowana i jest tyle obszarów, które możemy rozwijać, więc no, samoistnie tworzą się takie kompetencje. No, spójrzcie sami, na początku powiedzieliśmy o tej innowacji w opakowaniach, tak? Ale z drugiej strony mamy też olbrzymią aplikację, która ma ponad 10 milionów ściągnięć, która ma bardzo dużo różnych funkcjonalności i też mamy dedykowany zespół, który zajmuje się budową nowych funkcjonalności, a ta funkcjonalność nie zawsze musi oznaczać, że jest to jakieś rozwiązanie technologiczne, bo możemy tutaj mówić o partnerstwach, możemy tutaj mówić o wypuszczeniu jakiegoś merchu w postaci skarpetek czy klapek w kolaboracji z firmą Kubota, tak? co miało miejsce w zeszłym roku. Również takie obszary jak Web3.0, NFT, czy po prostu gaming. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć nowy dodatek do naszej aplikacji, czyli Żabu. Jest to takie rozwiązanie a la Tamagotchi, nie wiem, czy pamiętacie, z lat 90. Tak,
pamiętamy. Więc teraz w aplikacji Żabka możecie mieć swojego żabu, którym się opiekujecie, z którym gracie, którego karmicie. Więc tak jak mówię, to nowe funkcjonalności i też potrzebujemy kompetencji, żeby je rozwijać. A z ciekawości jest, mapujecie jakby profil użytkownika właśnie tego żabu. Bo interesuje mnie, czy właśnie osoby, no takie jak my, które w latach 90. dorastały, czy to są osoby, które głównie z tego korzystają, czy raczej to są już jakieś młodsze osoby? Powiem ci tak, ja nie zajmowałem się tym pilotem, więc tutaj wolałbym to zostawić moim kolegom, ale mogę ci podać przykład innego pilota z obszaru grywalizacji, który przeprowadzałem razem z moim zespołem. W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotaż grywalizacji wyrozszerzonej rzeczywistości. Wyglądała ona w ten sposób, że konsument, klient biorąc telefon i przemieszczając po naszym sklepie znajdował wyzwania i gry umiejscowione na naszych półkach na produktach. I to się cieszyło bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. I tutaj profil użytkownika rzeczywiście był, to była ta młodsza grupa użytkowników w przedziale wiekowym 16-25. Co ciekawe, większością użytkowników były kobiety. To ciekawe. Natomiast chciałbym też wrócić, skoro już rozmawialiśmy trochę o kwestiach organizacyjnych, to pociągnijmy ten temat, ale już na bazie Venture Studio, którym dowodzisz. No, jak wygląda wasza taka codzienna operacyjna działalność? Bo wyobrażam sobie, że ty musisz być taką osobą dosyć generalistyczną, która ogarnia innowacje jakby w całości i to jest jedno, ale ogarnia organizację waszą w całości, tak? I myślę, że to może być nie lada wyzwanie. Tak, ale jest to bardzo przyjemne wyzwanie, bo ten generalizm, którym powiedziałeś, wymaga też od nas ciągłej nauki, ciągłego badania trendów. Myślę, tutaj też warto wspomnieć, że w Żabce my też mamy bardzo duże wsparcie od takich departamentów jak na przykład Foresight, czyli który zajmuje się badaniem trendów, megatrendów i stara się przewidzieć, jakie potrzeby konsumenci będą mieli nie dzisiaj, nie za rok, ale za 5-10 lat. To jest też fajne, że jest taki departament, tak? Tak. Który to... Nie wiem, czy to niecodzienne, bo aż tak nie znam waszej branży, natomiast wydaje mi się, że to jest ciekawe tak, rozwiązanie. Jest to niecodzienne, nie jest to standardem, a jest to dla nas duże wsparcie, bo bardzo pomaga nam w określeniu kierunków poszukiwań rozwiązań. A zdarza się, że inne departamenty do was przychodzą z prośbą o znalezienie jakiegoś rozwiązania w konkretnym wąskim obszarze? Tak, i bardzo się cieszymy, kiedy to robią. Zaraz się odpowiem na to pytanie, bo ono też się łączy z tym poprzednim pytaniem. Więc my jako Venture Studio mamy takie zadania, że z jednej strony poszukujemy innowacji, z drugiej strony my też strukturyzujemy pracę z innowacjami i przeprowadzamy pilotaże tych innowacji w naszej organizacji, ale też jesteśmy swego rodzaju takim knowledge hubem, czyli my też informujemy, dostarczamy inspiracji naszej organizacji o innowacjach. I teraz ten proces jest dość złożony, mi zajęło trochę czasu ułożenie go, ale tak w dużym skrócie, no to najpierw my czerpiemy z inspiracji, z trendów, które między innymi dostarczy nam Forces, ale też na przykład dział ESG, czy strategia marki. Następnie też badamy bieżące potrzeby biznesu, więc właśnie tutaj my sami proaktywnie wchodzimy do biznesu, prowadzimy takie warsztaty zapotrzebowania na innowacje, gdzie na takim kilkugodzinnym spotkaniu dokładnie mapujemy sobie, co nie działa, albo może co mogłoby działać sprawniej, jakie są potrzeby, albo jak dane osoby z tego obszaru, no bo to oni są ekspertami, widzą rozwój danej branży, prawda? Więc tutaj zbieramy te informacje, zbieramy je z rynku, bo też pojawiamy się na wszelkiego rodzaju wydarzeniach, konferencjach w Polsce i za granicą, więc to jest powiedzmy ten nasz taki lejek, gdzie my zbieramy to wszystko. Następnie jeśli znajdziemy jakieś rozwiązanie, które uważamy, że ma potencjał, no to zaczynamy rozmowę ze startupem. Jeśli ona jest owocna, to wtedy przechodzimy do fazy pilotażu, w której mamy jakieś założenia, mamy jakieś cele i jeśli one okażą się pozytywne, jeśli się potwierdzą, to wtedy przechodzimy do wdrożenia. Tu mi się w ogóle od razu urodziło pytanie, skoro już poruszyłeś temat zagranicy, no bo te wszystkie rozwiązania są takie skalowalne, nie? Czy macie jakieś plany ekspansji? Jak to wygląda?
Myślę, że to jest naturalna droga naszej grupy. My jesteśmy poniekąd, użyję takiego brzydkiego określenia, królami naszego podwórka. Rozpoznawalność brandu Żabki jest na poziomie 92% w polskim społeczeństwie. Jesteśmy duzi tutaj. Co ciekawe, wychodząc poza Polskę, często musimy wytłumaczyć, czym my jesteśmy. Mimo że jeśli chodzi o liczby absolutne, to w wielu aspektach jesteśmy najwięksi w całej Europie. Więc jest na pewno naturalny kierunek rozwoju, któremu się przyglądamy, ale mam taką też zasadę w Żabce, że my mówimy już o dokonaniach, a nie o planach, więc myślę, że po prostu poczekajmy. Jak wygląda taki pilot dla startupu? Bo ciekawią mnie te kroki od momentu rozpoczęcia rozmów, na co zwracacie w ogóle uwagę przy rozmowach. No i jak wyglądają kolejne kroki, takie połączenia tego startupu, tego rozwiązania z waszym biznesem? Jasne. Więc może też powiem w ramach takiej ciekawostki, że w zeszłym roku przeanalizowaliśmy ponad 1300 profili startupów. Czyli taki powiedzmy porządny venture capital, taki fundusz, mniej więcej tyle analizuje rocznie. Dokładnie, a na współpracę zdecydowaliśmy się, czy przyszliśmy do fazy pilotaża z 13 z nich. Co pokazuje, że my też mamy ciągłą potrzebę rozpoznawania, wyszukiwania nowych rozwiązań. No bo jednak ta konwersja jest taka, ona jest rynkowa, to jest standard rynkowy. Niemniej widać tutaj pole do optymalizacji, ale tak, bardzo staramy się podchodzić indywidualnie do startupów. Nie mamy określonej ścieżki. Prowadzimy programy akceleracyjne, które dla nas są bardziej taką platformą komunikacyjną i platformą / edukacyjną / wsparcia dla startupów, ale to też zależy, na jakim one są etapie. Bo często widzimy, że naszych programów akceleracyjnych zgłaszają się na przykład scale-upy, które już nie potrzebują tego wsparcia merytorycznego, akceleracyjnego, ale nie do końca wiedzą, jak w inny sposób do nas dotrzeć. Więc tutaj już na tym etapie zgłoszenia my je trochę rozdzielamy na dwie ścieżki, czyli tych, które są na wcześniejszym etapie, i to się często jest ten etap MVP, czyli że startup ma już swój prototyp, ale nie ma jeszcze na przykład komercyjnego wdrożenia, i dla nas to jest jak najbardziej OK. I tą drugą ścieżkę bardziej dla scale-upów, gdzie my już bardziej rozmawiamy o konkretach, jak mógłby wyglądać potencjalny pilotaż. W przypadku tych pierwszych startupów, no tutaj musimy wykonać więcej pracy, bo tutaj zdarzają nam się startupy, których founderzy nie mają doświadczenia komercyjnego. Mówimy tutaj często o studentach, ale to też warto chyba zaznaczyć dla naszych słuchaczy, że startup to nie zawsze równa się studenci, którzy siedzą w piwnicy i dłubią. A patrząc na statystyki, to właśnie jest trochę odwrotnie. Dokładnie. Więc ja tutaj podam jeden przykład studentów, ale to jest zdecydowana mniejszość, że większość founderów to są jednak ludzie z doświadczeniem już po korporacjach, którzy mają swoje przemyślenia, widzą jakieś braki lub obszary, które można udoskonalić, i decydują się na wyjście z korporacji, tworzenie własnego rozwiązania. Tak? Więc już te dwa profile pokazują, że nie możemy mieć jednego podejścia, że nie ma jednego wzorca. No bo teraz nawet tej akceleracji, która w dużej mierze służy edukacji, wsparciu, pomagamy ułożyć model biznesowy, pomagamy zoptymalizować, a w ogóle stworzyć od zera strategię sprzedażową, czyli po prostu dotarcie do klienta, czyli sprzedaż / marketing na dobrą sprawę. Ale nie wszystkie startupy tego potrzebują, więc wracając do początku, podchodzimy do tego indywidualnie, w zależności od potrzeb, które identyfikujemy razem. Tak. A czy dobrze rozumiem, że w takim razie może przyjść do was startup, który jest na etapie tworzenia MVP na przykład, tak? Czy już musi być jakiś w miarę przetestowany produkt? Chcielibyśmy, żeby to był już prototyp. Nie musi być przetestowany w środowisku komercyjnym, czy nie oczekujemy, żeby był przetestowany. Czyli ten etap MVP jest OK. Tak, tylko chcemy, żeby nam pokazał, że to działa. Dobrze, to wróćmy do tych programów akceleracyjnych, bo powiedziałeś, że macie różne ścieżki. Też na waszej stronie, no i z informacji też, których mi udzieliłeś przed nagraniem, wynika, że tych programów akceleracyjnych jest co najmniej kilka. Jakbyś mógł szerzej o nich opowiedzieć. Tak, jeśli chodzi o zeszły rok, to tworzyliśmy lub uczestniczyliśmy w 6 edycjach różnych programów akceleracyjnych.
Zacznę od programu MIT. To jest zewnętrzny program akceleracyjny, w którym uczestniczyliśmy jako jeden z partnerów. Tutaj mamy dwie edycje. Następnie przeprowadziliśmy dwie edycje naszego programu akceleracyjnego, który robimy we współpracy z Koźmiński Business Hub przy Akademii Leona Koźmińskiego. Mówimy tutaj o Startup Impact Program. Jest to dla nas platforma, która adresuje nasze zobowiązania związane z strategią odpowiedzialności, strategią ESG. Czyli tutaj mocno stawiamy właśnie na partnerstwa pozytywnej zmiany, dajemy szansę startupom, którym, mówiąc w skrócie, zależy na dobru planety, co często nie przekłada się wprost na bardzo dużą konkurencyjność komercyjną. Stąd one szczególnie potrzebują wsparcia i te programy właśnie są taką platformą dla nich. Następnymi programami jest Żabka Future Lab, czyli nasz flagowy program, który adresuje wyzwania, które zebraliśmy podczas minionego roku w organizacji. Jego edycja tegoroczna rozpoczęła się, tak jak wspomniałem, 2 tygodnie temu. Nabór trwa do 15 marca. Tak. I ostatnim, pierwsza edycja, Foodtech Lab, czyli program akceleracyjny dedykowany rozwiązaniom foodtechowym. Tak jak doskonale wiecie, że Żabka to przede wszystkim produkty spożywcze, stąd też w kontekście naszej strategii odpowiedzialności staramy się też wprowadzać nowe produkty, produkty atrakcyjne dla klientów, ale też zdrowe i które mają mniejszy wpływ na środowisko. Spora część programów akceleracyjnych w dużych firmach póki co nie oferuje w ogóle takiej opcji inwestycji typu CVC. U was jest troszkę inaczej, gdybyś mógł powiedzieć trochę, dać trochę szczegółów. Oczywiście. Tutaj rzeczywiście jesteśmy otwarci również na inwestycje pieniężne w startupy. Nie chciałbym tego nazywać CVC, ponieważ CVC to możemy bardziej powiedzieć o dużo większych ticketach, o innego rodzaju zaangażowaniu. My trochę mówimy o tym, że chcemy być super angelem. To znaczy, że my poza wkładem pieniężnym chcemy się również zaangażować w rozwój tego startupu od tej strony wsparcia merytorycznego, takiego wsparcia eksperckiego, czyli startup, wchodząc tam na naszą ścieżkę, którą my nazywamy Super Angel, może liczyć nie tylko na pieniądze, ale też właśnie wsparcie ekspertów, dostęp do naszej infrastruktury, do naszych labów, czyli naszych laboratoriów testowych, bo mamy ich kilka. Może liczyć na dostęp przede wszystkim do naszej półki i myślę, że to jest najważniejsze, bo na koniec dnia dla startupu najważniejszy jest płacący klient, a takiego może znaleźć w naszym sklepie. Więc wydaje nam się, że już przy naszym rozmiarze, przy tym ekosystemie, który nam udało się do tej pory zbudować, możemy wykorzystać te nasze atuty i dzięki nim startupy mogą szybciej urosnąć i też stać się częścią naszego ekosystemu. A powiedz mi, na jakie startupy teraz czekacie? Czy to są startupy produktowe, nie wiem, jakiś produkt spożywczy nowego rodzaju? Ostatnio widziałem, gdzieś mi wpadło w oko płynne chyba jajko, tak? Takie wegańskie. Jestem bardzo ciekawy tego produktu. Czy raczej chodzi wam o jakieś rozwiązania software'owe, takie, które usprawniają organizację? Jakbyś mógł taki przekrój startupów powiedzieć, to pewną łatwiej też aplikację. Tak, to znaczy, oba te obszary są dla nas interesujące. My nie szukamy startupów stricte w celach inwestycyjnych. My nie oczekujemy stopy zwrotu. Dla nas celem jest rozwój naszego ekosystemu i po prostu wierzymy, że dzięki temu, co już dzisiaj udało nam się pracować, dzięki naszym zasobom i wsparciu i współpracy ze startupem, który przychodzi do nas z nowym rozwiązaniem, z nowym pomysłem, my możemy dalej rozbudowywać nasz ekosystem. Więc my na dobrą sprawę szukamy partnera i tutaj wymienione przez ciebie przykłady rozwiązań, że przy produktów są jak najbardziej dla nas interesujące, no bo wspomniane jajko, ale również różnego rodzaju substytuty mięsa, różnego rodzaju wegańskie sery i inne produkty, tak samo pasują do naszej sieci, jak rozwiązania, które usprawniają nasze procesy HR-owe, jak rozwiązania, które usprawniają nasze procesy logistyczne, czy po prostu narzędzia, które ułatwią pracę naszym franczyzobiorcom. Jasne.
Na przestrzeni tego, powiedzmy, ostatniego roku, tak, powiedziałeś, że przeanalizowaliście ponad tysiąc projektów, na pewno odbyłeś wiele rozmów wewnątrz organizacji, na zewnątrz organizacji. Interesuje mnie, jakie takie najważniejsze dla ciebie lekcje wyciągnąłeś z tego ostatniego roku jako osoba, która zajmuje się innowacjami w jednej z czołowych, tak, firm w Polsce, tak, czy bardziej rozpoznawalnych? Tutaj nie chcę powiedzieć, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ale ja po prostu mam trochę łatwiej, bo innowacje są trochę wpisane w DNA naszej grupy. Ta nasza grupa, jak Żabka, cały czas poszukuje tych rozwiązań, więc wydaje mi się, że jest mi łatwiej przychodzić z rozwiązaniami do moich kolegów z biznesu niż moim odpowiednikom w innych firmach. Że to nie jest tak, że przychodzisz i dobra, to kiedy indziej, tylko raczej witają cię z otwartymi ramionami. Nie musisz tłumaczyć potrzeby. Dokładnie. Oczywiście są różne wyzwania. My też nie zawsze idealnie rozpoznajemy, czy dane rozwiązanie będzie pasować do naszego obszaru. Więc dlatego myślę, że gdybym miał znaleźć takie best practice, to myślę, że bardzo ważne jest zaangażowanie na wczesnym etapie kogoś z biznesu. Znaczy, żeby mieć ten punkt odbicia, z kim można zweryfikować dane rozwiązanie, ale też ważne jest to, żeby zaangażować takie osoby na dość wczesnym etapie, by później w przypadku pilotaża lub wdrożenia tego rozwoju, by biznes był na bieżąco z jego przebiegiem, by mógł dawać swoje uwagi, ale też w momencie, kiedy decydujemy się na wdrożenie, mógł go płynnie od nas przejąć. I to jest ważne. Miałem taki przykład pilotażu, gdzie po prostu sami się ucieszyliśmy, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, będzie idealnie pasować, przeprowadziliśmy pilotaż, przyszliśmy do biznesu, okazało się, mamy to. Po co? Więc no tutaj to jest ważne, żeby biznes był to zaangażowany od samego początku. Ja teraz może troszkę od drugiej strony dla naszych słuchaczy. Jak przygotować startup do współpracy z korporacją? Jakie jest twoje doświadczenie? Dla nas, z mojego doświadczenia, bardzo jest ważne przede wszystkim, żeby startup był zaangażowany. To znaczy, żeby był responsywny. Druga rzecz, musi sobie też niestety startup zdać sprawę, że korporacje są znacznie większe i też potrzebują dużo więcej czasu na przeprocesowanie pewnych założeń, pewnych spraw. Mam teraz jeden pilot, który wydaje się po prostu takim, wiecie, złotym strzałem, który można od ręki wdrożyć, nie ma żadnych zastrzeżeń, nie ma zbyt wielu wymagań formalnych, ale jest ta ścieżka wdrażania osób, które muszą być to zaangażowane z biznesu, z różnych jego obszarów, która wymaga czasu. Więc tutaj startupy niestety muszą się na to przygotować i my sobie zdajemy sprawę, że dla startupów czas jest często ważniejszy niż pieniądze. Dlatego my też bardzo mocno staramy się optymalizować i skracać te nasze procesy. Tak jak rozmawialiśmy, zanim zdecydowaliśmy się rozpocząć komunikować Super Angela, czyli ten nasz też element inwestycyjny, bo na dobrą sprawę oferujemy to dopiero od tego roku. My bardzo dużo rozmawialiśmy ze startupami i właśnie to startupy też nas zainspirowały, żeby to zrobić, bo same do nas przychodziły i pytały, czy jesteśmy otwarci na inwestycje. I rozmawiając z nimi, identyfikowaliśmy ich potrzeby. I co ciekawe, naprawdę pieniądze nie były tą główną potrzebą, które startupy nam komunikowały. Więc poza wsparciem takim właśnie merytorycznym, dostępem do infrastruktury i pieniędzmi, okazywało się, że czas jest bardzo ważny. Czyli dzisiaj, jeśli chcemy współpracować z startupami na tym wczesnym etapie, jeśli chcemy mieć wpływ na rozwój ich produktu, na czym nam zależy również, bo my bardzo mocno stawiamy na taką kokreację rozwiązań, no to my dzisiaj musimy być szybcy. Dzisiaj to musi być maksymalnie 6 tygodni od powiedzmy obopólnej decyzji do rozpoczęcia współpracy, przelewu pierwszych środków, bo te startupy po prostu nie mają czasu, bo z czasem również uciekają im pieniądze. Uśmiecham się, bo często w tym podcaście rozmawiamy, ile trwa taka inwestycja, 6 tygodni, brzmi bardzo, bardzo przyzwoicie. To jak, bardzo ambitnie to, też bym powiedział. No, ambitnie, tak. I to raczej jest także dla kancelarii. W czołówce. Tak, dla kancelarii czy dla prawników, którzy takie procesy obsługują również. Karolu, zmierzając do końca, może powiedz, jak można się zgłosić do tego programu, który teraz prowadzicie, czyli Żabka Future Lab. Oczywiście, więc stworzyliśmy dedykowany landing page, dedykowaną stronę żabkafuturelab.com, na której można znaleźć formularz zgłoszeniowy i zachęcamy wszystkie startupy, by
zapoznały się z naszą ofertą, by sprawdziły, czy ich rozwiązania wpisują się do obszary poszukiwań, ale nawet jeśli nie wpisują się, to warto podkreślić, że my poszukujemy rozwiązań i jesteśmy otwarci na rozmowy z startupami cały czas. To znaczy, że startupy, nawet jeśli nie mają rozwiązań z tych konkretnych obszarów, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci na rozmowę i zapraszamy. Nie wiem, mam takie poczucie, że to była bardzo dobra rozmowa i dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Takich mam wrażenie innych, nie wiem, jakie ty masz jednak wrażenie. Zdecydowanie. Ale no także jakby korporacja działa troszeczkę inaczej niż takie utarte szlaki. Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Dziękuję, Karolu, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Cześć. Poland VC. Podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne.